Cześć Wam wszystkim! Dzisiejszy filmik jest wyjątkowy, ponieważ w nim chcę powiedzieć kilka słów o kimś, kto ma totalnego fioła na punkcie miasteczka Halloween. Owszem, ja również mam takiego fioła, ale nie do tego stopnia jak Darek. Darek jest jednym z moich, powiedzmy, fanów, który bardzo często wysyła mi prezenty i fanarty, które są bardzo wyjątkowe i niesamowite. Często pokazuję je, ponieważ uważam, że Darek ma duży talent. Darek przygotował dla Was coś specjalnego. Tim Burton chroni swoje arcydzieło, więc nigdy nie zezwoliłby na stworzenie sequela, ani w formie animacji poklatkowej, ani w formie 3D. W swoim projekcie korzystałem ze wszystkich możliwych źródeł, łącząc je w całość. Przede wszystkim skupiłem się na starej grze na PS2 i Xboxa, która była naprawdę kiepska, oraz na własnej wyobraźni. Nie słuchałem żadnych zewnętrznych pomysłów czy fanartów. Właśnie z tej gierki wyciągnąłem to co najlepsze, nadając niepowtarzalność i spójność przygodzie. Jak widać na zachowanych nagraniach, pomysł powstał w sierpniu 2020 roku, a sama realizacja rozpoczęła się dopiero pomiędzy listopadem a grudniem. Inni ludzie w wolnych chwilach wychodzili na miasto, spotykali się z przyjaciółmi czy cieszyli życiem. Ja rysowałem i czułem, że jest mi z tym naprawdę dobrze. Czułem, że zostałem do tego stworzony. Dawało mi to wielką radość, nawet wtedy, gdy nie wszystko szło po mojej myśli. Uwielbiam subkulturę gotycką i właśnie na niej się wzoruję. Przyznaję, że w maju i w czerwcu zdawałem egzaminy na studia i pisałem licencjat, przez co planowana data premiery niestety przesunęła się o jakieś 2 miesiące. Wiele zmieniło się podczas procesu produkcji. Historia nabrała barw, zmniejszył się format, a przy tym zwiększyło się moje zaangażowanie. Do projektu wykorzystałem około 20 długopisów marki Kohinoor. Stworzyłem 2 nowe potwory, z czego moim zdaniem jeden wpisuje się w kanon Bartona i uważam, że wygląda zupełnie klimatycznie. Psikuśników potraktowałem bardziej w sposób wykorzystania Ugiego w celach zabawy i zemsty za przytrzymywanie ich świadomości, niż legend o małych dzieciach, które wykonują jego polecenia, aby móc w nocy spokojnie zasnąć. Często bywało tak, że w rozmowach na Messengerze pytali mnie, co dziś robiłeś. Zawsze odpowiadałem, no rysowałem. Pytali, jak ci minął dzień? No rysowałem. No co dziś porabiałeś? No rysowałem. Dobra, no powiedz mi, co dzisiaj po prostu robiłeś, jak ci minął dzień, no co robiłeś oprócz tego rysowania? Ja odpowiadałem, no rysowałem. Teraz opowiem trochę o dzieciach Jacka i Sally. Nie są idealne i nie posiadają cech rodziców, jak opisywać mogłyby puste fanarty. Są to zagubione szkielety, niewinna mogiła, które odeszły przedwcześnie. Ich rodzice wciąż znajdują się świat wyżej, w świecie żywych, opakując los swoich pociech. Potwory nie mogą okazywać sobie uczuć w ten sposób. Jack i Sally przygarnęli te dzieci i zajmują się nimi. Kochają je, ale również dają im pełną wolność, z jaką nie obcowałaby żadna z ich dusz. Bianca, młoda, urocza dziewczyna, która wzorując się na baśniowych księżniczkach, powoli wymierała z głodu i pożądania. Blake, brutalnym, buntowniczym dzieckiem. Rodzina chciała się go pozbyć za wszelką cenę, na najróżniejsze możliwe sposoby. Bolt, dojrzałość chłopca kierująca jego logicznym podejściem do nauki spowodowały, że wyróżniał się wśród rówieśników. Ból przynależności stał się silniejszy od bólów głowy. Brilliant, pewnej gwieździstej nocy, wyzywający ubiór nastolatki pokreślił jej przywiązanie do fałszywych grup społecznych. Emocje zaczęły przerastać siłę bijącego serca. Bonnie, potulny maluch żegnający nowy świat. Rysowanie głowy Jacka wcale nie jest takie łatwe. Jeden obrazek zajmował mi średnio około 3 godziny. Działałem od 6 rano do 10 w nocy, każdego dnia bez przerw. Spędzałem nad tym każdą wolną chwilę. Całość w sumie zajęła mi pół roku. Rysunki, montaż, tłumaczenia, poprawki, sama fabuła. Moja produkcja fragmentami różni się wizualnie. Wszystko zależało od dnia i humoru. Piosenki powstały na samym początku. Starałem się, aby każda klatka była jak wykonywany tatuaż. Poznałem to uniwersum w zupełności, poszczególne zachowania.
Znam cały film na pamięć, każdą linijkę, każdą piosenkę, każdy gest i mimikę twarzy. W pewnym momencie ta produkcja i ja staliśmy się jednością. Moimi przyjaciółmi były właśnie potwory i demony z miasteczka. To przedstawienie świata, gdzie znajdzie się wolne miejsce dla każdego, bez względu na wady czy wygląd. To koszmar, nad którym warto zapanować i uwierzyć w niego. Tutaj czułem się lepiej niż na zewnątrz. To coś więcej niż film, to mój świat i moje codzienne życie. I jestem z niego naprawdę dumny. Dziękuję za pomoc osobom podkładającym głos i dziękuję za wsparcie mojej kochanej dziewczynie. Bardzo gorąco zapraszam do oglądania. Film znajduje się na moim kanale. Link znajdziecie w opisie i w komentarzu. Dziękuję wam. Zapraszam was do oglądnięcia. Welcome to an extraordinary world filled with magic and wonder. Every day is Halloween, and every night, Jack Skellington... I am the Pumpkin King! ...dreams of something different. What is this? ...presents the enchanting story of two very special dreamers and the holiday spirit that brought them together. From the imagination of Tim Burton comes The Nightmare Before Christmas.